Halo, ja jestem Marcinsław, wy jesteście wy? A oto jest Wiedźmin, część pierwsza, moi drodzy. Znajdujemy się zaraz przed laboratorium Wiedźminów, w którym akurat bandyci Salamandry, jak widzicie, rozkradają nasze cenne mutageny, wy kurwy jebane. Ale może zacznijmy od tego, co się działo w poprzednim odcinku. Moi drodzy, 5 lat po wielkiej wojnie i po rzekomej, albo w sumie prawdziwej śmierci Geralta. A on zostaje znaleziony gdzieś pod Kaer Morhen. Wiedźmini go zabierają do, oczywiście, Kaer Morhen, czyli do twierdzy Wiedźminów. Twierdzy. Wielce powiedziane. Która zostaje w tym samym czasie zaatakowana przez bandytów Salamandry. Dodajmy do tego, że Geralt ma amnezję. Brzmi to chaotycznie. Nie chcę mi się tego mówić jeszcze raz, żeby było zwięźlej, więc... Nagrywa się to dobrze? Nagrywa. Moi drodzy, kupiłem kamerę. Tak, nowszą kamerę, lepszą kamerę. Taką jak ma rok. Żeby to coś tutaj, to tutaj, w tym kwadraciku. Nie w tą stronę. W tym kwadraciku, żeby wyglądało ładnie. Nie wiem, o co chodzi, ale ta kamera, jak ją łączę nagrywanie z nią, to wypierdala cały system. Jebać, kiedyś się tym zajmę. W tym czasie nie możemy się dostać na razie na górę, ponieważ przejście, jak widzicie, jest zajebane kamieniami. Więc musimy razem z Leo, czyli nowo uczącym się na Wiedźmina, tutaj gościem, pójść do miejsca mocy, kręgu mocy, przy którym Wiedźmini uczą się znaków. Bo przypomnę, że Geralt ma amnezję i nie pamięta, jak się korzysta ze znaków. Nowy region krypta, fajnie. Zaznaczył mi się na mapie, tak. Lecimy oczywiście do tego punkciku. Tą drogą, mapy w Wiedźminie są bardzo ładnie wykonane. Nie są to pierdolone, proste kwadraty. Jak w nie przymierzając daleko... Jebać, nie chce mi się teraz przypominać. Ale co tam miało tak ułożone mapy Dragon Age? Chyba. Nie jestem pewien. Dawno w niego nie grałem i my go porzuciłem. O jedynce mówię oczywiście. Kliknij lewym przyciskiem myszy kamień żywiołów, aby nauczyć się znaku. Okej. Okay. Kamień szeptu. A krąg szeptu kamienia. Podchodzimy. Udało się? Rozwalmy tę kupę gruzu. Wiedziałem, że ci się uda. Wracajmy na górę, bo jeszcze Lambert sam zabije przerazę. Nauczyłeś się właśnie znaku Art. Telekinetycznego zaklęcia przydatnego do oczyszczania zagrodzonej drogi lub obalania przeciwników. Naciśnij prawy przycisk myszy, cel lub ziemię. Kliknij prawym przyciskiem myszy, cel lub ziemię, aby użyć znaku. Pamiętam, za pierwszym razem jak grałem w Wiedźmina, wszedłem cały czas w znak Ard. I o dziwo pierwszego bossa udało mi się załatwić jednym hitem. Później to oczywiście nie działa. O, skrzynia. Krzesiwa do rozpalania ognisk. Później to na następnych bossach to już nie działa, ale wtedy... Wtedy akurat się dało, na tym pierwszym bossie. Więc co, można? Można. Jak to działa, jeżeli używamy znaku Art na przeciwniku, to on zaczyna tak się chybotać na boki i możemy go wykończyć. Jak podczas walk na dziedzińcu w pierwszym odcinku. Czego się dowiedzieliście? Kiedy zeszliśmy, bandyci przeszukiwali laboratorium. Mag wykorzystał moc kręgu żywiołów do stworzenia magicznej bariery. Leo, nie dał się po dupie. Franca i Trond, jesteście jak dzieci! Dlaczego nie powiedzieliście mi o kręgu? Triss, dziecinko, myśleliśmy, że to nic ważnego. Jeśli ten mag dostroił się do kręgu, będzie mógł stworzyć stabilny portal. Następnie przenieść się razem z całym waszym sprzętem w dowolne miejsce na kontynencie. Popełniliśmy błąd. Wybacz nam, ale sama mówiłaś, że ten mag jest niegroźny. Mówiłam, że go nie znam. Uważam, że w tej sytuacji powinniśmy przede wszystkim spróbować ochronić laboratorium. Znowu panikujesz, Marigold.
Poza tym wiemy, jak bardzo chciałabyś zobaczyć wiedźmińskie tajemnice. Wesemirze, jeśli ten dureń się nie zamknie, nie ręczę za siebie! Dość tego! Lambert, przestań mówić do Triss po nazwisku i okaż choć odrobinę szacunku. Triss, nie gniewaj się, ale jeśli teraz pobiegniemy do laboratorium, będziemy odcięci. Znamy się na wojaczce. Może się rozdzielimy. Geralt ma rację, powinniśmy się rozdzielić. Trzeba zabić przerazę i nie dopuścić, by okradziono laboratorium. Kto gdzie idzie? Idę na dół. Tylko ja mogę się przebić przez blokadę. Wesemirze? Ktoś musi się zająć przerazą i Savollą. Zostaję. A ty, Geralt, co zamierzasz? To ważna decyzja. Oboje możemy potrzebować twojej pomocy. Tu mamy pierwszy wybór, moi drodzy, w grze, który ma ze sobą dość duże konsekwencje. Przeczekajmy, aż samochód przejedzie, okej. No! Dopóki nic nie jedzie. To jest ważna decyzja i ma za sobą później konsekwencje. Ja wybieram oczywiście, że idziemy do laboratorium, ponieważ to jest ważniejsze. Kurwa, oni tam nam kradną nasze mutageny. Nie wolno. Idę z Triss. Laboratorium jest ważniejsze. Oni sobie poradzą. Też. Zatem postanowione. Eskel i Lambert zostaną ze mną. Uwaga! Savola aktywował zaklęcie. Zaraz coś się wydarzy. Czujecie? Ziemia drży. Zaraz się przebiją. Uważajcie! Co to było? Musimy chronić laboratorium. Ej, chwila, gdzie jest Eskel? Dobra, nieważne. Jeszcze Kermoren. Za chwilę czeka nas Jezu, ciężka ta fizyka. Mam dla ciebie eliksir. Wiedźmini nazywają go puszczyk. Regeneruje wytrzymałość. Bardzo przydatny w walce z magiem. Dzięki. Ruszajmy. Lecimy. Zapiszmy. Przy okazji bardzo nieprzyjemna rzecz w Wiedźminie pierwszym. Jeżeli zobaczymy. O. Za każdym razem jak zapisujemy, zapisuje się na nowym slocie. Czyli jeżeli nie będziemy usuwać skrupulatnie zapisów, to może się okazać na koniec gry, że mamy ich około 200. Z jednej strony... Nie zapisuj dwa razy, idioto. Z jednej strony jest to dobre, ponieważ możemy się wrócić w razie każdej decyzji, jaką podjęliśmy. A z drugiej mamy śmietnik na kompie. Nie pozwolę wam pokrzyżować planów mojego mistrza. Zaraz przyzwę potężnego demona, który wypruje z was flaki. Blefuje. Jest wyczerpany po teleportacji. Mocy starczy mu najwyżej na magiczne światełka. Idź. Zajmiemy się nim. I dołączymy do ciebie, zanim rozproszysz barierę. Czas na wpierdol. Nie doceniła mnie. Teraz energia moich ludzi mnie wzmocni. Przybiła twoja ostatnia godzina. Dobra, musimy najpierw zabić jego ludzi. Swoją drogą, może najpierw... Może przełączymy się na tryb walki silny. Bo tych gości nie jest tutaj wcale dużo. Energia. Każde użycie znaku zmniejsza energię Geralta, którą przedstawia żółty pasek na ekranie gry. Nie zdołasz użyć znaku, jeśli poziom twojej energii będzie zbyt niski. Energia z czasem się regeneruje, łatwo ją regeneruje się szybciej przy użyciu puszczyka. Dobra, nieważne. Jeśli tutaj, na szybki się przełączamy? Tak, działa to lepiej na szybkim. Mogę cię przewrócić? Mogę, ale nic mi to za bardzo nie da. Co parowanie?
Dobra, jednak silny też działa. A tam Leona zdopinguje? Ha! Geralt Wins. Fatality. Wszystko w porządku? Jesteś cały? Tak. Patrzymy na spektrometr, słuchajcie, dobrze światełka, jest. Dobrze. To wolę nie wiedzieć, co zrobi naprawdę potężny czarodziej. Chciałem pomóc, ale nie mogłem się przedostać przez ten dziwny krąg. Ważne, że Savolla gryzie ziemię. Musimy pomóc pani Triss w laboratorium. Tak, ruszajmy. Szczątki. Szafir, bułka. 38 orenów. I teraz tędy. Plądrują laboratorium. Ten drugi mak jest... Nie doceniłam go. Śpiesz się! Lecimy! Laboratorium. Znalazłem. Teraz mam już wszystko. Magister, zajmij się tymi wiedźminami. Podobno wiedźmini odbijają pociski w locie. Sprawdźmy. Leo, stój! Wiedziałem, że z tym odbijaniem pocisków to bujda. Co się stało? Ma strzaskane żebra i przebite płuco. Umiera. Trzeba mu podać dekokt Rafarda Białego. Trzymaj się, Leo. Gdzie to jest? Nie mogę znaleźć! Wesemirze, Leo nie żyje. Jak to się stało? Próbował zaatakować magistra. Nie zdążyłem. Nie obwiniaj się, Geralt. Wszyscy jesteśmy tak samo winni. Triss ledwo uszła z życiem, walcząc za nasze sprawy. Nastały złe czasy dla wiedźminów. I coś mi mówi, że będzie coraz ciężej. Na górze jest już bezpiecznie? Względnie. Na górnych poziomach kręcą się jeszcze niedobitki, ale zajmiemy się nimi później. Wyglądasz na zmęczonego. Odpocznij. Stanę na straży. I zajmę się Leo. Medytacja. Możesz wejść w tryb medytacji po wybraniu ikony medytacji podczas dialogu. Ej. Odpoczniemy. Odpoczywać, hashtag spać można tylko w określonych miejscach, czyli na przykład ogniskach bądź gospodach. Dobrze, no to teraz jakby tego, co mamy robić. Wiecie, ja muszę rozejrzeć się po zamku i sprawdzić, czy wszyscy pozostali mają się dobrze. Dobra, wracamy na górę. Kiedy spałeś, był tu Eskel. Triss nadal jest nieprzytomna, ale jej stan jest stabilny.
Całe szczęście. Podjąłem decyzję, Wilku. Opuszczamy Kaer Morhen. Nic już nas tutaj nie trzyma. Rozumiem. Zanim wyjedziemy, trzeba pochować Leo i poczekać, aż Triss dojdzie do siebie. Bandyci? Tak. Trzeba się z nimi rozprawić. Powinniśmy też sporządzić eliksir leczniczy dla Triss. Trudno będzie znaleźć składniki, tutaj nie zostało nic pożytecznego. Zajmę się tym. Jak mam wykonać eliksir? Lambert da ci recepturę i powie, gdzie szukać składników. Teraz opiekuje się naszą dzielną czarodziejką. Lambert? Myślałem, że jej nie lubi. Chyba ma wyrzuty sumienia. Zapewniam cię, że kiedy Triss otworzy oczy, pierwsze co usłyszy to coś w stylu: wreszcie się obudziłaś, Marigold. Lambert już taki jest. Bierzmy się do roboty. Przyjdź do mnie potem, to nauczę cię pozyskiwania składników z potworów. Będę w głównej sali. Dobrze. Dziennik. Kliknij lewy przycisk myszy i ikonę dwoju lub wciśnij klawisz J, aby otworzyć panel dziennika w celu zapoznania się z zawartymi w nim notatkami i informacjami o zadaniach. Kurwa. Kliknij zakładkę zadania, aby zapoznać się z najbliższą misją. Wybierz zadanie Eliksir dla Triss, po czym kliknij lewy przycisk myszy. Lewym przyciskiem myszy przycisk wskaż zadania na mapie, aby śledzić misję na mapie. Kurwa mać. Dlaczego to jest tak napisane? Gro. CD Projekcie. Dobra, nowe zadanie. Eliksir dla Triss. Idziemy na górę. Tak? Nie dziennik, tylko... zadania. Eliksir dla Triss. No, musimy iść na górę. Na pewno to tu jest napisane. Tak, Lamberta musimy znaleźć. Ale chwileczkę. Ja bym tutaj jeszcze solidnie dał w Explore. Tą skrzynię sprawdziliśmy już. Ja macie ile tutaj nietoperów. Jest tutaj kamień szeptu, ale nie rozejrzałem się, czy czegoś czasem nie ma pod ścianami, już nie pamiętam. Niebiesko tutaj, widzicie coś? Mhm. Niebiesko, ponieważ... pomyślałem, a jestem bogaty i sobie kupiłem. Po okazyjnej cenie 200 zł. O, dostaliśmy buffa. Błogosławieństwo powietrza, natężenie znaku. Art zwiększone o 50%. Na ile? Na 2 godziny, tak? Półtora. Trochę więcej niż półtora, ale jebać. No, sprawiłem sobie monitor LED-owy i on jest dość troszeczkę jaśniejszy. Od samego zapachu kręci się w głowie. O, wiedźmini wiedzą, jak się robi porządny koks. Też kiedyś leżałem na tym stole. Wspomnienia wracają, widocznie. Wspomnienia wracają. Trzy jaskółki. Weźmy je do paska podręcznego. Jaskółka, jak już pewnie wam mówiłem, przyspiesza regenerację. Brakuje tylko maga, który by to obsłużył. Mhm. Był tutaj taki jeden, ale stwierdził, że wam podpierdoli wszystko. Kurwa. To jest krwio... pokazuje dobrze? O, tak będzie lepiej. To jest krwiopijca z Gotika. Jebać, Wesemir, powiesz mi coś? Zapłacą nam za to. Oj, zapłacą jak ich tylko spotkam. Ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Lecimy leczyć Triss. W okazji gra się zapisuje przy każdym przejściu między lokacjami.
Ta muzyka. Na górę? Na górę nie wejdziemy, ale tu jest jakiś chyba ładny widoczek. No i ładnie to wygląda. Ach, silnik Aurora. Drogą z tego, co mi się wydaje, albo raczej z tego, co pamiętam. Geralt, co się dzieje? Nie mam teraz czasu na opowieści. Muszę zrobić eliksir dla Triss. Potrzebujesz białej mewy. Powinieneś znaleźć jakąś flaszkę w zbrojowni na pierwszym piętrze. Z pokoju wieczornego, też na pierwszym piętrze, weź calcium equum. To takie białe kamyki. Znajdziesz je w skrzyni. Mogą się tam kręcić jeszcze jakieś niedobitki, zajmij się nimi. Nie potrzebujemy jeńców. Schody na górę znajdziesz za tymi drzwiami. Chętnie poszedłbym z tobą, ale nie mogę zostawić Marigold. Leży nieprzytomna przy kominku. Calcium, calcium to był wapń, co nie? Cześć, ja tutaj mam przecież, kurwa, mać kubek z pierwiastkami. No, CA. Wapń, calcium. Powiedz mi jeszcze raz, gdzie mogę znaleźć calcium equum? W pokoju wieczornym. W skrzyni. Przy okazji, moi drodzy, bo może przez ostatnie gry... Przez ostatnią grę BioWare'u i... Nie, przez ostatnie gry BioWare'u, bo raczej przez większość gier BioWare'u oraz przez ostatnią grę Bethesdy można było zapomnieć. Tak wygląda... Dobrze pokazuję? Och, nie trafi z tą kamerą. Tak wygląda prawdziwe dno. Kurwa. Prawdziwe menu dialogowe. Muszą być pełne wypowiedzi i... Kurwa, nie tylko 4, ale jak najwięcej. Tutaj akurat mamy 4, ale to tylko tak dlatego. Bo tak. Gdzie znajdę alkohol? Białą mewę znajdziesz w zbrojowni, na pierwszym piętrze, w skrzyni. Pomieszczenie pełne broni i manekinów. Zorientujesz się. Okej. Lambert, muszę ci coś powiedzieć. Co się stało? Chodzi o Leo. Bandyci zabili go. Nie był jeszcze gotowy. Zapolujemy na nich, wilku. Pomścimy go. Bywaj. Bywaj. Podstawy alchemii. Od tej pory możesz w trybie medytacji samodzielnie przygotowywać eliksiry. Najpierw musisz zebrać wszystkie potrzebne składniki. A z czego składa się eliksir? Potrzebny jest jakiś katalizator. Potrzebny jest alkohol. I potrzebny jest składnik. Tak. Składnik, składniki. Dobra, zapisujemy i widzę, że mamy już 23 minuty i jeszcze trochę. Prawie 24, więc to jest dobry moment. Kamero. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kochane dzieci Boże. Siema.